Hola amigos y amigas, yo soy Małgosia i muchas gracias por estar aquí de nuevo. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Kawczyńska, dziękuję za wszystkie kciuki, za komentarze, za subskrypcje, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, no to będzie mi miło, jeżeli zaczniesz i pamiętaj, żeby zaznaczyć dzwoneczek, gdyż wtedy od razu otrzymasz powiadomienie, jak ja opublikuję nowy filmik i po prostu będziesz na bieżąco z nowymi lekcjami. Dzisiaj mamy temat en el mercado, czyli na rynku i poznasz słówka związane z produktami, które możesz kupić na rynku oraz podam Ci później przydatne zwroty, które mogą Ci się przydać w trakcie zakupów. Jeszcze może przedstawię się szybciutko dla osób nowych. Ja nazywam się Małgorzata Kawczyńska, uczę języka hiszpańskiego, jestem autorką kursów online, słownika, koniugatora i innych materiałów edukacyjnych. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie pod tym filmem, linki do moich kursów online, linki do moich stron, do mediów społecznościowych. Serdecznie Ciebie zapraszam. Pamiętaj, że gramatykę oraz słówka możesz ćwiczyć na moich kursach online. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu, en el mercado. Tak jak już wcześniej powiedziałam, mercado to jest rynek. Zobaczmy, jakie słówka dzisiaj przygotowałam dla Ciebie. Una manzana, jabłko. Una naranja, pomarańcza. Un limón, cytryna. Una sandia, arbuz. Una piña, ananas. Un plátano, banan. Un aguacate, avocado. Una berenjena, bakłażan. Una patata, ziemniak. Un ajo, czosnek. Un tomate, pomidor. Una zanahoria, marchew. Una cebolla, cebula. Un pimiento, papryka. Un huevo, jajko. La leche, mleko. El queso, ser. La pasta, makaron. La carne, mięso. El pollo, kurczak. El pescado, ryba. El arroz, ryż. El azúcar, cukier. La sal, sól. El aceite, olej, el vinagre, ocet. I jeszcze mam jedno słówko dla Ciebie, zostawiłam je na koniec, gdyż chciałabym zwrócić Twoją uwagę, żebyś nie pomylił, nie pomyliła z papryką, bo papryka to jest un pimiento, a pieprz pimienta. Czyli jak widzisz, te słówka tylko różnią się samogłoską na końcu. Pimiento ma o i oznacza paprykę, a pimienta ma a na końcu i oznacza pieprz. Jeszcze tak szybciutko może zwrócę Twoją uwagę na kilka kwestii. Ajo, czyli czosnek, ma tam j i j w języku hiszpańskim wymawiamy jak h, natomiast h jest nieme w języku hiszpańskim, dlatego na przykład w marchewce h jest nieme i go nie wymawiamy. Zanahoria. I pamiętaj, że podwójne L czytamy jak J, czyli cebolla. A teraz jeszcze raz przeczytam szybciutko te słówka, zanim przejdziemy do drugiej części naszej prezentacji. Una manzana, una naranja, un limón, una sandía, una piña, un plátano, un aguacate, una berenjena, una patata, un ajo, un tomate, una zanahoria, una cebolla, un pimiento, un huevo, la leche, el queso, la pasta, la carne, el pollo, el pescado, el arroz, el azúcar, la sal, el aceite, el vinagre, la pimienta. Przejdźmy teraz do następnej strony. Mam tutaj dla Ciebie
parę zwrotów, czyli jak pójdziesz na rynek, to sprzedawca może się ciebie zapytać ke keria, albo ke tepongo, albo ke lepongo. Ta forma z te to oczywiście jest formą na ty, a z le, czyli ke lepongo, jest formą grzecznościową na pan, pani. No i jeżeli sprzedawca zada tobie te pytania, no to możesz odpowiedzieć yo quiero, czyli ja chcę, albo yo quería, ja chciałbym, chciałabym. No albo możesz się zapytać me da, i tutaj podajesz co, czyli da jest od czasownika dar, dawać, bo ta forma da to jest forma grzecznościowa, a z ese na końcu, no to jest formą na ty. No i przykład. Me das una docena de huevos, czyli docena de huevos to jest tuzin jajek. Zobaczmy kolejne zwroty. Un kilo, czyli jeden kilogram, medio kilo, pół kilo i potem wstawiamy przyimek de i przykład un kilo de tomates, czyli kilo pomidorów. Un litro, czyli litr. Medio litro, czyli pół litra. Znowuż przyimek de dodajemy i na przykład możemy powiedzieć un litro de leche, czyli litr mleka. Następnie mamy una docena, czyli tuzin, 12 jajek na przykład. I mamy jeszcze media docena, czyli połowa, 6. Potem stawiamy przyimek de i przykład una docena de huevos, czyli tuzin jajek. Może być jeszcze jakiś produkt zapakowany w paczkę, czyli un paquete de, albo może być w butelce, czyli una botella de. Mam nadzieję, że te zwroty pomogą Tobie podczas zakupów na rynku. Jeżeli chcesz więcej tego rodzaju filmików, które dotyczą zakupów, to oczywiście daj mi znać w komentarzu. Możesz się też podzielić innymi zwrotami czy słówkami, które znasz tutaj z tego tematu. To by było na dzisiaj wszystko. Zapraszam do dalszej wspólnej nauki, zapraszam na kolejne filmiki. Pamiętaj, że gramatykę, słówka możesz utrwalać na moich kursach online. Bardzo Ciebie serdecznie zapraszam, a wszystkie linki oczywiście znajdziesz w opisie pod tym filmem. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos!